Ścigamy się do dna. Ale twarz. Poprzednio. Dobrze, że to brzuch. Potrząsaj, jak wiesz czym. Nie wiem. Jesteśmy zgrane, jak dwie krople wody. Olbrzymie krople. Od 6 lat nie wyszłam z domu. Muszę coś zrobić. Chcę zostać matką. Trudno mi zajść w ciążę. Przez to czuję się niepełna. Nie mam dzieci. To moja wina. Czuję się jak ta ciężarówka. Postanowiłyśmy się poddać operacji. Zrzuć 12 kg. Ważysz 275. Zejdź do 250. Taniec to sposób na zażycie ruchu. Tańcz. Tłuszcz unosi się na wodzie. Jesteś pełna powietrza. Wyrzucamy to, czego nie wolno jeść. Co z kiełbachą? Precz, orety. Będzie nam trudno. Złościmy się, kiedy zgłodniejemy. Jestem większa. Nie wiesz, jak to jest. Możesz coś zrobić. Mazgajesz się. Nieprawda. Sama się mazgajesz. Weź się w garść. Chyba ty. Ja jestem samodzielna, opłacam rachunki. Nie mogę jej niańczyć. Mam własne życie. Ogłaszam was mężem i żoną. Skupię się na sobie. Jeśli doktor Proctor zakwalifikuje cię do operacji przede mną, zgodzisz się? Tak, to nie solidarność. Jesteś gotowa na zabieg. Dziękuję. Martwię się o Tammy. A jeśli jej nie operują? Trzeba się postarać. Zejdź poniżej 250 kg. Wtedy porozmawiamy o zabiegu. Dobrze? Odmowa sprawiła mi przykrość. Przede mną daleka droga, ale jestem dumna. Od operacji dzieli mnie 5 kg. To zaledwie pierdnięcie.